świeża uczynka. Nie, to jest świeża. Święta. Świętokrzyska jest, tu jest marszałkowska. Dobry wieczór Państwu. Mam zaszczyt bardzo serdecznie Państwa przywitać w imieniu Domu Spotkań z Historią i w imieniu autorki pani Magdalena Stopa. Chociaż ja mam wrażenie, że w gronie, w którym spotkaliśmy się dzisiaj, autorki przedstawiać nie trzeba, bo wszyscy jesteście Państwo w mniejszym lub większym stopniu przyjaciółmi Magdaleny Stopy. Tak jak nie tylko bohaterami poprzednich książek i tej książki. Pani Magdalena Stopa dostarcza nam emocji. Dom spotkań z historią dostarcza nam emocji i pani Magdalena Stopa dostarcza nam emocji, można by powiedzieć, najwyższego lotu, bo przecież można mówić o Warszawie. Tutaj mam na myśli Ostańce wspaniałe, które przyniosły pani Nagrodę Literacką Miasta Stołecznego Warszawy, co jest rzeczą szalenie cenną i pamiętamy o tym. I tutaj była zgodność jurorów jak rzadko. I jest rzeczą niezwykłą, że ta budowla, która jest za nami, wspaniała, jak pan dodaje, tak. Ten cudzysłów zawsze istniał, wzbudza emocje od zawsze. I te emocje nie gasną. Prawdą jest, że każdy z nas ma jakieś wspomnienia związane z tą budowlą. Bo przecież tu w teatrze można było zobaczyć wspaniałych aktorów. Po drugiej stronie również sala kongresowa. I tym żyją ci, którzy zdecydowali się pisać o Pałacu Kultury, o tajemnicach Pałacu Kultury. I wszyscy, tych książek jest bodaj 6, poświęconych pałacowi. A tylko Magdalena Stopa pomyślała o tym, o czym wielu z Państwa myślało przez wiele, wiele lat. O tym, co tu było wcześniej, jakie było życie. Ja sobie przypominam, pierwszy taki głos, który pobudził wyobraźnię, to było wiele lat temu, kiedy tutaj wzdłuż Marszałkowskiej rozpoczął się handel na rozkładanych łóżkach, na straganach zwanych pieszczotliwie szczękami. I ówczesny burmistrz Śródmieścia postanowił walczyć z tym. I odbyła się dyskusja w telewizji warszawskiej, na którą przyszedł znakomity reporter Józef Kuśmierek i przyniósł taką starą, grubą książkę telefoniczną. To była przedwojenna książka telefoniczna i tłumaczył burmistrzowi, mówi, proszę pana, w tej książce jest 2000 numerów kupców, handlowców i wytwórców, którzy na tym terenie przed wojną prowadzili swoje interesy. I czy panu się to podoba, czy nie, oni tu wrócą. Więc w tym momencie ci ludzie powojenni, do których też się zaliczam, nagle pomyśleli, zdali sobie sprawę. Pani Magdalena Stopa daje tą liczbę, 50 hektarów. 50 hektarów domów, kamienic, sklepów, warsztatów, czyli tętniące centrum Warszawy. I warto o tym pamiętać i chwała autorce za to, że mamy wiele książek, wiele albumów, które mówią o ulicach, o domach, ale one są chłodne, one są do przeglądania. Natomiast kiedy poznajemy mieszkańców tych domów, ich losy, jak to się zaczęło, co działo się na ulicy, kiedy wreszcie możemy z bliska zobaczyć, jak wyglądało życie. Życie ludzi dorosłych, życie dzieci w tym miejscu. W tym momencie ta część miasta ożywa. Pani Magdalena Stopa, to jest pomysł już z Ostańców, żeby rozmawiać, żeby ożywiać te mury, albo te wspomnienia, albo te fotografie, które widzimy tutaj w małym formacie, bo jest za jasno i na dużym ekranie na razie jeszcze nic nie widać, ale jeśli się zasiedzimy, to
w dużym formacie te obrazy będą widoczne. Proszę powiedzieć, pytanie najprostsze. Jak docierała pani, bo różnymi drogami, okazuje się, spotkanie z Richardem Pipesem było niezwykle ciekawe, jak do niego doszło. Jak odkrywała pani adresy, kontakty, jak docierała pani do mieszkańców, byłych mieszkańców tej części miasta? Dzień dobry państwu. Bardzo serdecznie witam wszystkich, w szczególności bohaterów książki, a także wszystkich czytelników. Miejsce jest dosyć szczególne dla mnie. Spodziewałam się, że będziemy wewnątrz Baru Studio. Jesteśmy na zewnątrz. Takie nieoczekiwane nagle leżaki, zupełnie jakaś inna perspektywa, ale bardzo się cieszę, że publiczność tak licznie dopisała. Witam państwa wszystkich serdecznie. Na pytanie, jak szukałam bohaterów książki. Przygotowując tą, czy pragnąc opisać to miejsce, które zajął Pałac Kultury, wiedziałam, że nie skupię się tylko na ulicach i tylko na architekturze. Wiedziałam, że przede wszystkim chcę dotrzeć do tych, którzy tutaj mieszkali. I podobnie jak przy pracy podczas zbierania materiałów do Ostańców, rozpoczęłam poszukiwania, korzystając między innymi z pomocy dziennikarzy, więc kilka było audycji radiowych, w których taki apel zgłosiłam, że poszukuję osób, które mieszkały na tym terenie. Było kilka artykułów, były publikacje w stolicy, były publikacje w Gazecie Stołecznej, pomogła mi też telewizja warszawska, także no, różnymi sposobami. Oczywiście pomogli mi bohaterzy poprzednich książek, Ostańców, i kilka kontaktów tą drogą nawiązałam. Pomogła mi pani doktor Tobiasiewicz, która zupełnie niezwykłe to były rzeczywiście okoliczności, która jest lekarzem, pracuje w Śródmieściu i wiedziała, że przygotowuje tą książkę, i któregoś dnia do jej gabinetu wkroczył starszy, bardzo, bardzo już starszy pan, był to, jak się okazało, pan Richard Pipes. Pani doktor rozpoczęła rozmowę, gdy dowiedziała się, że mieszkał przy ulicy Chmielnej, to przerwała zakładanie opatrunku i powiedziała, że ona musi w takim razie natychmiast zadzwonić. I zadzwoniła do mnie, ja jechałam samochodem i odebrałam właśnie taki apel. Pani Magdo, w moim gabinecie jest właśnie Richard Pipes. Mieszkał przy Chmielnej 66. Oddaję słuchawkę. No i to był taki naprawdę wyjątkowy moment. Pan Richard Pipes przyjechał wówczas do Warszawy na dwa tygodnie bodajże. Mieszkał zresztą w hotelu przy ulicy Chmielnej, tylko na tym odcinku, który przetrwał. I bardzo miał napięty program, oczywiście nie spodziewał się takiej rozmowy, więc umówiliśmy się na niedzielę na godzinę 9:00, 8:30, coś takiego. Żona jeszcze pana Richarda, która przyjechała również, jest w tym samym wieku, jest rówieśnicą, również pochodzi z Warszawy i również dzieciństwo tutaj spędziła nie na terenie Placu Defilad, ale w Śródmieściu Warszawy, jeszcze spała, a pan Richard się wykradł spod opieki żony oraz innych obowiązków i godzinkę poświęcił mi, opowiadając o Chmielnej, opowiadając o defiladzie Hitlera, którą widział z okien swojego domu, opowiadając o sklepach i antykwariatach przy Świętokrzyskiej, był tam częstym gościem. Opowiedział mi też niesamowitą historię o tym, jak opuścili miasto w październiku 1939 roku, gdy rodzice jego zdobyli paszport, taki właściwie, nie wiem, czy można to określić paszportem, ale taki dokument, jeden dla trzech osób. Pan Pipes nie chciał powiedzieć, do jakiego kraju ten dokument był wystawiony przez ambasadę jednego z krajów południowoamerykańskich. Nie chciał zdradzić, który to był kraj, do tej pory o tym nie mówi. Natomiast dotarli, korzystając z tego dokumentu, do Rzymu, gdzie z kolei ambasadorem był Wieniawa Długoszewski,
który znał ojca pana Pipesa, ponieważ obaj byli legionistami. A stamtąd przedostali się do Portugalii i wyjechali do Stanów, a pan Richard Pipes dziś jest jednym z najsłynniejszych sowietologów na świecie. I też mieszkał w pobliżu, dosłownie, rzut beretem stąd, przy Chmielnej 66. To było niezwykłe spotkanie z Richardem Pipesem, który rzeczywiście jest kopalnią wiedzy o naszej części Europy, można by powiedzieć. To ja tylko dodam takie postscriptum, że kiedyś miałem okazję rozmawiać z Richardem Pipesem w rocznicę stanu wojennego. I wtedy zdradził mi kulisy, a że ma taki dystans do wszystkiego, zdradził mi kulisy tego, że w Waszyngtonie nic nie było przygotowane na ewentualność tego. Przedtem, kiedy był Zbigniew Brzeziński i prezydent Carter, no to czuwał nad tym, natomiast Richard Pipes objął funkcję doradcy do spraw bezpieczeństwa tak dosyć nagle, bo jego poprzednik odszedł i powiedział, że nagle przyszła wiadomość, że ogłoszono stan wojenny w Warszawie. I on się zastanawiał, dlaczego tylko w Warszawie i co to ma znaczyć, prawda? I dopiero jak ruszyła ambasada, okazało się, że nikt nie wiedział, co należy zrobić. Jedyna rzecz to były sankcje, dlatego że sankcje zawsze się stosuje, jeśli dzieje się coś takiego. Także zdradził mi kulisy, że to, co nam się wydaje taką poważną polityką, przemyślaną wcześniej, to wszystko jest spontaniczne i to wygląda zupełnie, zupełnie inaczej. Ale to piękna historia, że Richard Pipes, prawda, taka kariera, a tutaj korzenie warszawskie. Ale mamy przecież pozostałych bohaterów książki. Jak docierała pani? Nie? Jednym z bohaterów jest też pan Jan Kobuszewski. Niestety dzisiaj nie jest z nami. Jest na wakacjach. No taki mamy termin troszkę niefortunny w środku lata. Pan Kobuszewski z kolei mieszkał przy ulicy Śliskiej 12 jako chłopiec. Rodzina wyprowadziła się stąd w momencie, gdy Niemcy utworzyli getto. Musieli wówczas opuścić mieszkanie. I pan Kobuszewski pięknie opowiedział o takich wspomnieniach z najwcześniejszego dzieciństwa. Takie troszkę sentymentalne oczywiście, ale opowieści o najbliższych sklepach, o tym, że rozpoznawał na przykład to, że spadł śnieg leżąc w łóżku, nie musiał wyglądać przez okno, rozpoznawał to po dźwiękach. A dźwięki się zmieniały, ponieważ dorożkarze zamieniali dorożki na sanie i słychać było dzwonki. Wspominał o tym, że rano pod drzwiami stało nie tylko mleko, ale było też świeże pieczywo, bo w sąsiedni sklep można było zamówić w sąsiednim sklepie i świeże bułeczki były pod drzwiami. Opowiadał o swoich kolegach z podwórka, o tym, jak spędzał swoje pierwsze lata przed wojną w zupełnie inny sposób niż podczas okupacji, kiedy zupełnie się zmieniły realia i też realia materialne życia rodziny. I tak jak wcześniej chodził do parku, do Ogrodu Saskiego, tak później już bawił się na podwórku. Ci Państwo, którzy są przed lekturą, zdaje się, że się rozeszły wszystkie egzemplarze. Tak, ale będą niedługo kolejne, także chwila jeszcze cierpliwości. Jeszcze tutaj może dodam, że książka ma też obwolutę, której dzisiaj jeszcze nie oglądamy, ale widać dokładnie na plakacie, jak będzie wyglądała już w całości. Także widoczna będzie sylwetka pałacu i tylko przez takie okienko będzie widać to zdjęcie przedwojenne. Może tutaj jeszcze słówko a propos pana Jana Kobuszewskiego, który udostępnił mi swoje zdjęcia rodzinne, podobnie jak wielu rozmówców, ale wśród tych zdjęć miał jedno zdjęcie, które jest bardzo ciekawe, mianowicie widać było na nim dom przy Siennej 12, jak również całą ulicę i okazało się, że to było jedno z niewielu zdjęć, na których widać, jak ta ulica wyglądała, ponieważ do niektórych fragmentów zabudowy na tym terenie jest bardzo bogata ikonografia, w szczególności do ulicy Marszałkowskiej i do tych
budynków, które znajdowały się w pobliżu Marszałkowskiej, czyli Wielka, Zielna. Natomiast im bardziej na zachód, tym i teren był skromniejszy, i zabudowa była skromniejsza, i jak się okazuje, zostało mniej dokumentów, też fotograficznych. No i właśnie tą drogą trafiłam na zdjęcie Siennej 12. Nigdzie w żadnych archiwach takiego zdjęcia nie ma. Więc zorientowałam się wówczas, że zresztą to już wcześniej się domyślałam, że szuflady najstarszych warszawiaków są miejscem, w którym można znaleźć naprawdę rzeczy bardzo ciekawe, cenne i nawet takie właśnie, których brakuje w archiwach. Też apel do wszystkich Państwa, którzy posiadają takie zdjęcia, na których widać fragmenty architektury, zabudowy. Warto te zdjęcia przekazywać do archiwów, nawet w postaci skanów, tak? Oryginał można zachować dla siebie, natomiast skan może trafić do archiwum i naprawdę tej ikonografii brakuje. Może wymienię jeszcze, jakie ulice biegły tędy, bo niektórzy z Państwa na pewno wiecie, ale też sądzę, że nie wszyscy, patrząc od Alei Jerozolimskich, najpierw była ulica Chmielna, potem ulica Złota, która biegnie na osi której zbudowany został pałac, więc ona biegła tuż obok nas. Czyli siedzimy na Złotej. No, w pobliżu, prawie. Za ulicą Chmielną biegła ulica Sienna, za ulicą Złotą biegła Sienna, potem Śliska, Pańska i Świętokrzyska, której był bardzo mały fragment, bo dochodziła jedynie do ulicy Bagno. Była jeszcze ulica o ambitnej nazwie Wielka. Tak, była Wielka, ale ta była równoległa do Marszałkowskiej. I patrząc od Marszałkowskiej, najpierw była Zielna, a później była ulica Wielka. Ulica Wielka jest tą ulicą, która zniknęła całkowicie i dziś już nie ma jej na planie Warszawy. Pozostałe, zarówno przecznice Marszałkowskiej, jak i ulica Zielna, czyli równoległa, pozostały we fragmentach. Chmielna i Złota zostały przecięte, ich bieg został przecięty i istnieją teraz w dwóch fragmentach. Jeden jest po wschodniej stronie Marszałkowskiej, a drugi fragment ciągnie się na tyłach Pałacu Kultury, czyli osoba, która nie zna numerów, dobrze numeracji domów przy ulicy i pragnie gdzieś dotrzeć, no to może mieć poważne kłopoty, bo dojdzie do Marszałkowskiej, będzie sądzić, że to koniec ulicy, tam będzie numer 20 kilka, tak, a 60 parę będzie dopiero po drugiej stronie Pałacu Kultury. Nie sposób się połapać w tym, naprawdę jest to bardzo, bardzo trudne. Zwłaszcza, że te ulice, nie ma skrętu z Jana Pawła, często ich bieg jest jednokierunkowy, no jest to karkołomne. Później ulica, podobnie właśnie wygląda ulica Złota, też jest przecięta, a warto tu dodać, że obie te ulice to były ulice, które miały bardzo ważną rolę komunikacyjną. Ulica Złota była szersza od pozostałych, jeździły nią tramwaje. Natomiast ulica Sienna, Śliska i Pańska zostały skrócone i zaczynają się teraz za Pałacem Kultury. Z kolei Zielna, no jej fragment mamy od strony Królewskiej do, od strony Świętokrzyskiej do Królewskiej, no a Wielkiej nie ma. Była jeszcze ulica Sosnowa, której maleńki fragmencik pozostał, to była również ulica równoległa do Marszałkowskiej i taki krótki odcinek jest za Emilii Plater. Ona już nie jest na terenie bezpośrednio zajętym przez pałac i plac defilad, ale jest takim jeszcze śladem, śladem właśnie ulicy równoległej. Proszę spojrzeć tam, bo to jest kronikarka wydarzeń. Sprawdzała przed chwilą album, żałując, że w tamtych czasach nie żyła, żeby móc to. Anna Beata Wołdziewicz, proszę Państwa. Ale w tamtych czasach nie żyła, natomiast zdjęcie pani Wołdziewicz jest zamieszczone w książce. Jest to zdjęcie zrobione z najwyższego piętra Pałacu Kultury. Właśnie zdjęcie, które pokazuje cień Pałacu Kultury rzucony na ten teren tu od frontu, czyli na plac. A tytuł zdjęcia Cień Stalina. Cień Stalina. Nad miastem Warszawy.
A ja sprawdzałem przed chwilą i patrzyłem, bo przez lata tylko neon przesłaniał napis, że ten pałac jest imienia Stalina, ale jednak już nie ma. Nie, już nie ma. Zdjęty. Był wykuty, ale nie ma już tych płyt. Kończy się na kulturze. Nie, na aukcji. Na nauce się kończy. I pytanie do pani, ale również do państwa, których relacje pani zamieściła w książce. Jakie to było miasto wtedy? Czy to było centrum miasta? Czy to było centrum handlowe, tak jak wypominał Kuśmierek, prawda, kiedyś, że... czy mamy na niektórych fotografiach kamienicę okazałe, ale mamy również taką zabudowę niską i taką raczej uboższą, można by powiedzieć. Nie miało jednolitego charakteru. Na pewno było to centrum miasta. Ja powiem tylko kilka słów, a potem może rzeczywiście poprośmy tych z państwa, którzy pamiętają naprawdę to miejsce. Ja znam tylko ze zdjęć i z opisów, ale w kilku słowach mogę powiedzieć, że najbardziej efektowna zabudowa była oczywiście przy Marszałkowskiej. Tu może właśnie jeszcze słowo. Marszałkowska była znacznie węższą ulicą niż dzisiaj. I na tym odcinku Placu Defilad nie ma ani Pierzei Wschodniej, ani Pierzei Zachodniej. Natomiast na dalszym odcinku mamy Pierzeję Wschodnią, Zachodniej nie ma na całej długości ulicy, właśnie z tego powodu, że ulica została przeszło dwukrotnie poszerzona, co zmieniło całkowicie jej charakter. Ale z takiego bardziej kameralnego na taką trochę autostradę po środku miasta. Natomiast ta najbardziej efektowna zabudowa była oczywiście przy Marszałkowskiej, która była taką najbardziej wielkomiejską ulicą Warszawy. Im bliżej, w pobliżu Marszałkowskiej, Wielka, Zielna, to ciągle jeszcze była wysoka zabudowa, domy przy Marszałkowskiej, pięcio, sześciopiętrowe, dalej troszkę niższe. Większość terenu była zabudowana domami trzypiętrowymi. Były wśród nich również domy znacznie wyższe, właśnie pięcio, sześciopiętrowe, ale większość przeciętna zabudowa na tym terenie to były domy trzypiętrowe i to była zabudowa z drugiej połowy XIX wieku, końca XIX wieku i początku wieku XX. W dwudziestoleciu tutaj nie powstawały już żadne budynki, teren był ściśle zabudowany, to były ulice prostopadłe do Marszałkowskiej i równoległe, ściśle zabudowane zabudową czynszową, kamienicami XIX-wiecznymi, o kilku podwórkach, o słynnych podwórkach, studniach. W książce jest jedno zdjęcie zachowane takiego podwórka przy ulicy Złotej. Jak państwo będziecie mieć okazję oglądać, to proszę zwrócić na to uwagę, bo podwórka kamienic czynszowych cieszyły się złą sławą bardzo. I są takim symbolem tego, że to była zabudowa niekomfortowa, że było ciemno, że na tym zdjęciu widać tak piękne podwórko, pełne zieleni. Akurat to podwórko zdobyło nagrodę w konkursie Warszawa w kwiatach ogłoszonym przez Starzyńskiego. No, rozumiem, że było wyjątkowe, ale nie jest prawdą, że wszystkie te podwórka były brzydkie. Ale może rzeczywiście oddajmy głos państwu, którzy mieszkali tutaj. Jedna ważna informacja, którą opierając się na źródłach pani podaje w swojej książce, to, że w momencie zakończenia wojny z tej części Warszawy zburzone było około 60%, nie więcej. Tak, około 60%, z czego dużo, znaczy niezburzone, zniszczone. A zniszczone to znaczy, niektóre budynki były zburzone, a niektóre były wypalone. I dziś wiadomo, że te wypalone budynki, to była zabudowa XIX-wieczna, więc stropy były drewniane. Podpalony dom, po prostu wszystkie kondygnacje płonęły, natomiast zostawały ściany zewnętrzne. Dziś wiadomo, że te domy, taka jest opinia warszawianistów, że te domy nadawały się do odbudowy. Wtedy oficjalna wersja była taka, że ich stan techniczny nie pozwala na odbudowę. Dziś wiadomo, że no, było to wykorzystywane jako pretekst
a powody były zupełnie innego rodzaju, były to powody ideologiczne i polityczne, tak, ideologiczne, polityczne i dwojakiego rodzaju. Jedne, którym być może można trochę racji oddać, że ta zabudowa nie była, no była już taka, powiedzmy, nie to, że nie modna, ale nie nowoczesna, że brakowało instalacji, nowoczesnych instalacji, nie było centralnego ogrzewania, były piece. No, oczywiście można to było modernizować. Dziś sądzę, że takie starania byłyby podjęte. Ale wtedy nikt o tym nie myślał, być może też dlatego, że te domy nie były traktowane jako zabytki. One miały 50, 60, 70 lat, nie ceniono ich wówczas. To były domy eklektyczne, secesyjne. One stały, ich wystrój plastyczny stał się niemodny. Były uważane za kiczowate, passé, nienowoczesne, za przeszłe. Więc to były tego rodzaju względy i to w jakiś sposób można... I zbudowane w niesłusznym systemie. Ale właśnie, ale te drugie, to drugie tło było zupełnie innego rodzaju i chodziło o to, że te domy skupiały też handel prywatny. W każdym z takich budynków było po kilka sklepów. A wiadomo, że po wojnie bitwa o handel, tak chodziło o to, żeby ten handel prywatny nie wracał do miasta i tego typu budynki określano mianem burżuazyjnych, kapitalistycznych i po prostu nie chciano tego odbudowywać z tych powodów. Także właśnie względy były dwa. Jedne troszkę można zrozumieć, ale tylko troszkę, bo dziś te kamienice, które przetrwały w Warszawie są, zwłaszcza jeśli są wyremontowane i unowocześnione, mają wszystkie nowe instalacje, a odtworzone pięknie elewacje, są najdroższymi mieszkaniami w mieście. Więc cała ta opinia o tym, że mieszkanie w kamienicy było czymś takim fatalnym, no wydaje mi się przesadzona. Natomiast miasta takie jak Paryż, Barcelona, są zabudowane po prostu w większości zabudową XIX-wieczną i z początku wieku i to nam się właśnie najbardziej w nich podoba i to właśnie przyciąga turystów, także no były to po prostu błędy tamtej epoki i nie ma co do tego dzisiaj żadnych już wątpliwości. To jest dopiero, zdajemy sobie sprawę czasem, w jakim miejscu żyjemy, jakie losy, kiedy na przykład we Włoszech trafia się do starych miast i można spotkać rodziny, które nie ruszyły się ze swojej siedziby przez ostatnie 200 lat na przykład. Oczywiście wszystko zależało od spraw majątkowych, prawda, czy podupadła ekonomicznie, prawda, ród podupadł ekonomicznie, czy na przykład w Perugii, takim cacku włoskim, no spotyka się potomków ludzi, którzy budowali Perugię. Od 400 lat są w jednym miejscu i jest jakaś ciągłość, prawda, tego. A tutaj ta ciągłość została przerwana, ale wróćmy do tego, jak pachniała ulica, co działo się na ulicy, od kogo zaczynamy, proszę, to pani może decyduje. Pan Emil Mieszkowski zechce się z nami podzielić swoimi wspomnieniami. Wiem, że pan nie lubił swojej kamienicy, uznawał ją za brzydką. Proszę nam o niej opowiedzieć. Moim zdaniem była oczywiście piękna, ale pan uważaj. Różne ma się wspomnienia z czasów dzieciństwa. Warszawa rzeczywiście była Paryżem Północy. Tutaj wiele domów, tak jak w Paryżu, nie miało instalacji wodociągowej. To rzeczywiście nas jakoś przybliżało do Paryża. Dla mnie Warszawa nie była cudownym miastem. Myśmy od XVIII wieku mieszkali w Warszawie, no więc sentyment. Poza tym bardzo krytycznie podchodziliśmy do tego, co się działo w Warszawie. Myśmy mieli w domu, w mieszkaniu centralne ogrzewanie etażowe, ale to myśmy mieli etażowe, dlatego że rodzice to założyli, a niewiele domów miało centralne ogrzewanie. Nie było tak pięknie, jak to wygląda. My się w swoich wspomnieniach kierujemy sentymentem. Tak ja to odczuwam i podchodzę krytycznie.
musimy porównać to z Warszawą dzisiejszą. Jak wygląda Warszawa inaczej? Jak dzisiaj jest piękna? Przy całej fatalnej architekturze, przy idiotycznych rzeczach, które się robiło i robi. Postawiliśmy, nie my, nam postawiono Pałac Kultury, ale gdyby tego Pałacu Kultury nie było, to ilu instytucji kulturalnych nie byłoby? Gdzie by to był taki piękny basen, jaki jest? No, polityczne, no to zrozumiałe zupełnie, że nasze doświadczenia polityczne doprowadziły do tego, że my nie znosiliśmy tego daru Stalina. No ale to była jedyna rzecz, którą Stalin chyba w ogóle w historii zrobił względnie dobrego, że zbudował ten Pałac Kultury. No nie przepraszam bardzo, ja wiem, że jestem oporny, ale ja mieszkałem w tym miejscu, ja wiem, jak wyglądał nasz... Proszę nam opowiedzieć, jak wyglądał dom, w którym pan mieszkał. Na parterze były sklepy. Na pierwszym piętrze mieszkał dozorca i była pracownia czy salon stomatologiczny. Na drugim piętrze mieszkaliśmy my w sześciopokojowym, pięknym mieszkaniu. Posadzki z takie gwiazdy ułożone. Na vis-a-vis mieszkał pan sołtys, właściciel firmy Chojnacki. A na górze ta był... Firma nożownicza. Nie, nożownicza to był Pieńkowski, tam nie mieszkał. A pan Chojnacki koszule męskie. Między innymi, tak, konfekcja męska. A na górze, na trzecim piętrze, był dom publiczny. Ale ten dom publiczny to były naprawdę bardzo sympatyczne, eleganckie dziewczyny, z którymi nie było, to nie był tak, jak dzisiaj słyszy o tych agencjach towarzyskich, to w ogóle myśmy się kłaniali, witali. Była taka jedna, która chodziła w takim płaszczyku bordo. Pamiętam ją. Ja miałem przed wojną 13 lat, ale naprawdę nie było żadnych takich. Chmielna to była ulica prostytutek. To było bezpośrednie otoczenie dworca, tam było dużo hoteli, hotelików, tak więc... Tak, no, ale jakoś nam to nie przeszkadzało. Ale jeżeli chodzi o komunikację, to ulicą Chmielną jeździł autobus. Te takie autobusy, takie mopsowane. Proszę Państwa, czyli to było miasto tolerancyjne, bo kto by dzisiaj zgodził się, żeby na trzecim piętrze kamienicy, w której są mieszkania z takimi zdobionymi posadzkami, jak Pan mówi, i tak dalej, żeby nagle był dom publiczny. No dzisiaj byłaby straszna awantura, no. Do pomyślenia dzisiaj. Przecież od razu było, mieliby zazwę. Więc to w ogóle... Nie no, jeżeli chodzi o tolerancję, no byliśmy cholernie tolerancyjni. Naprawdę, ja nie słyszałem o jakichś nieporozumieniach wśród sąsiadów. Dobrze było. A jeżeli chodzi o podwórka, to podwórko nasze to by miało, nie wiem, 9 metrów kwadratowych. To była taka studnia. Bo pana kamienica była inna niż wszystkie, prawda? Ona stała na bardzo wąskiej działce i tam właściwie podwórka nie było. To był taki rodzaj szybu wentylacyjnego bardziej niż podwórko. Nie było pierwszego i drugiego podwórka, tak jak w większości domów w sąsiedztwie. Troszkę inny był układ tej kamienicy. A proszę nam opowiedzieć, jak ten dom wyglądał, jakie tam były sklepy? Jak wyglądała też państwa sklep i państwa firma? Na rogu był sklep Wedra. Na górze, na dachu był neon, przedstawiał zebrę, zapalało się światełko i tak wzdłuż kamienicy, wzdłuż brzegu zapalały się światełka i prowadziły do sklepu. Obok był sklep perfumeryjny, potem był firma Chojnacki, konfekcja męska, sklep firmy Bieńkowskiej, znanej firmy, to byli producenci i wydawcy artykułów, jak myśmy mówili, nożowniczych, i nasz sklep był.
w czasie, tuż przed okupacją, przed wojną, ojciec wykupił sklep Wieńkowskiego z zamiarem powiększenia i z renowacji, czy tam unowocześnienia. Tak w ten sposób były nasze sklepy na Nowym Świecie. Nie wszyscy wiedzą, nie wszyscy znają historię pana firmy. Proszę powiedzieć, czym państwo handlowali? W 1896 roku mój dziadek ku rozpaczy swoich ciotek, że jak to dziecko szlacheckie bierze się za taki zawód, który pasuje jakimś Żydowinom, a nie szlacheckiemu dziecku, wziął się za handel, założył sklep. Początkowo był sklep papierniczy, ale szybko przestawił się na kapelusze. Ewenement w tamtych czasach, dlatego że normalnie kapelusze były sprzedawane w takich sklepach ogólnokonfekcyjnych. A tutaj założył sklep, gdzie były tylko kapelusze i czapki. Więc wyszło, wspaniale się rozwijał, mimo że to była okupacja, przepraszam bardzo, zawór. Potem wojna, zaraz po wojnie powstały dalsze sklepy. Pierwszy był sklep w Wilnie, a potem sklepy kolejne w Warszawie, na Marszałkowskiej, na Targowej i w Alejach Jerozolimskich. Proszę powiedzieć, kogo teraz poprosimy o relację? Pani Teresa Mejler zechce nam opowiedzieć. Pani mieszkała przy Siennej w czasie okupacji. Proszę opowiedzieć, jak wyglądało wówczas, jakie były realia życia wówczas na tym terenie. Idę do pani. Takie jak w całej Warszawie było, niczym się nie odróżniało. Nasz dom był porządny dom, sklepów nie było na dole, ale kto tam mieszkał, to już nie pamiętam. Na pierwszym piętrze myśmy mieszkali, było pięciopokojowe mieszkanie z wyjściem kuchennym, z dwoma balkonami, takie dobrze wykończone, porządne mieszkanie. Naprzeciwko nas mieszkali tacy państwo suchodolscy, na górze mieszkali państwo jabłońscy, to co pamiętam te nazwiska. No ale tak było wtedy właśnie takie życie wewnętrzne, towarzyskie w kamienicy, czego dawniej nie było zupełnie, ponieważ była ta godzina policyjna, i wobec tego ci sąsiedzi w brydże, młodzież się spotykała, jednym słowem było takie bardzo ożywione życie towarzyskie wewnątrz kamienicy. A może jeszcze pani zechce, pani Paprocka, nam opowiedzieć o tych takich momentach tragicznych, tak? Bo panie obie zamieszkałyście przy ulicy Siennej, jeśli dobrze pamiętam, w 1942 roku. Tak, i były to tereny, na których Niemcy utworzyli getto w 1940 roku, a w 1942 zostało zlikwidowane. To zostało zlikwidowana ta część, co się nazywało Małe Getto. I ja z matką mieszkałyśmy w ogóle na rozbrat, i gdzie została utworzona dzielnica niemiecka i Niemcy, właściwie Volksdeutsche głównie, musieli się przeprowadzić do pewnego terminu, konkretnie do 15 sierpnia 1942 roku. Oni musieli zamieszkać w dzielnicy niemieckiej. I przychodzili do naszych domów i wybierali sobie poszczególne mieszkania. Nie był cały dom wysiedlony, tylko wybierali sobie poszczególne mieszkania i wtedy trzeba było nasze opuścić. Instytucja, w której ojciec mój pracował, Bank Cukrownictwa przed wojną, ojciec mój był internowany na Węgrzech w czasie wojny, jak został powołany jako oficer rezerwy, nie było go, ja byłam tylko z matką. I instytucja dostała dla swoich mieszkańców właśnie tej spółdzielni na rozbrat, dostała budynek Sienna 30. I dostaliśmy tam poszczególne przydziały. I dostałyśmy dwupokojowy przydział na dwupokojowe, malutkie mieszkanie. A tutaj miałyśmy większe, no ale tak wypadło.
i musieliśmy się do danego terminu przenieść. Tymczasem okazało się, że do 15 sierpnia tam nie będzie wolne. Więc opuścić rozbrat trzeba było koniecznie. Musieliśmy się wyprowadzić. Bo rzeczy pojechały do rodziny, w różne miejsca, bo nie było możliwości umieszczenia tego gdziekolwiek. No i rezultat był taki, że czas tutaj, ja zamieszkałam u ciotki na ulicy Pańskiej. 1 września 1942 roku rozpoczynał się rok szkolny. I nasza szkoła, nasze częściowo komplety, a częściowo zawodowe szkoły, które się nazywały tak, siakowa, kursy takie czy inne, w tym momencie mieściła się w Pałacu Staszica. I 1 września, idąc z Pałacu Staszica, Sienną ulicą, która była graniczną tego małego getta, zobaczyłam, że jest otwarte wejście przy ulicy Sosnowej, że jest otwarte wejście na ten getto. Czyli właśnie tej uliczce, znaczy tej ulicy wówczas, a dziś małej uliczce na tyłach Emilki, domu, tak. Dawnego domu. Tak. Tak, zobaczyłam, że można tam wejść. Pobiegłam do wojowstwa, którzy mieszkali na Pańskiej, namówiłam mego ciotecznego brata i weszliśmy zobaczyć. Wiedziałam, w którym domu i który numer mieszkania, zobaczyć, gdzie to będziemy mieszkać. I weszliśmy. Ten dom, te mieszkania wyglądały strasznie. Widać było, że ludzie zostali stamtąd zabrani w momencie takim, no, na stołach znajdowały się jedzenie na talerzach. Wszystko, no, musieli być wygnani w przeciągu kilkunastu minut. Tak? Prawdopodobnie tak. Tragicznie to wyglądało, tragicznie. To całe, przeszliśmy, zobaczyliśmy, wszystko było otwarte, wszystkie drzwi, wszystko było otwierane, można by było obejrzeć. No wyszliśmy i dochodzimy do bramy, a tu stoi wacha. Brama jest zamknięta, tłum ludzi, tłum czarnych, czyli SS-manów. W czarnych mundurach, tak się o nich mówiło pospolicie, że to czarny. I tłumacz, no i każdego tam się pytają, co. No, podeszliśmy, ja mówię, że nazywam się tak i tak, mam przydział na taki i taki, znaczy matka moja, no bo ja jestem nieletnia przecież, więc matka moja ma przydział na taki i taki, a pod takim i takim adresem. I przyszłam zobaczyć, widząc, że jest otwarte, przyszłam zobaczyć, jak to będzie wyglądało. No nie wiem, jakim sposobem oni to dość wszystko dość długo trwało, ale po jakimś czasie przyjechał trójhändler banku cukrownictwa, bo przecież każdy bank posiadał takiego, przyjechał z listą, sprawdził, że rzeczywiście jest taki przydział, że to jest prawda. No i nas wypuścili. Stamtąd wyszliśmy. A w rezultacie można tam było wejść na ten teren, już nie pamiętam, czy w końcu października, czy chyba w końcu października, jak otworzono, że możemy tam swoje rzeczy przywieźć i tak dalej. Było po dezynfekcji, po deratyzacji, było pusto, wszystko wywiezione, niczego nie było w tych mieszkaniach. Jedynie martwe pluskwy. Pamiętam, że opowiadała pani później też taki niezwykły obrazek, zapamiętałam. 45 rok, wróciła pani do Warszawy zaraz, jak to tylko możliwe, chyba 19 stycznia i odnalazła swoje mieszkanie na rozbrat
dom stał, był w dobrym stanie, natomiast ten budynek przysiennej był częściowo już zburzony. I pamiętam, że opowiadała pani o tym, jak przewoziła swoje meble i rzeczy na sankach po takim terenie pełnym gruzów, zasypanym śniegiem. Dom na Siennej w ogóle był sześciopiętrowy, z podwórkiem, studnią. Myśmy mieszkały w oficynie, na pierwszym piętrze w oficynie. Dom został uderzony bombą. To matka moja mówiła, bo mnie nie było w czasie powstania w Warszawie, znaczy w domu, bo ja byłam w akcji gdzie indziej, ale matka moja była całe powstanie do końca. Więc dom był, nasza przynajmniej oficyna była zwalona do drugiego piętra. Myśmy mieszkały na pierwszym. Prawie cały ten gruz leżał na podwórku. Także jak weszłyśmy, to przez ten zwał gruzu, przez okno na klatce schodowej na półpiętrze weszłyśmy do tego. Mieszkanie było w zupełnie dobrym stanie, to znaczy było w nim absolutnie wszystko, poza pościelą i ubraniem, meble, obrazy, wszystko było. Czyli nie zostało okradzione? Jeszcze nie. Wtedy jeszcze nie, ale myśmy były już w Warszawie 19 stycznia. Myśmy przyszły. Także. No, te domy były też opróżniane ze swojej zawartości przez Niemców, tak? Nie tylko później przez tych, którzy przyjeżdżali jako pierwsi do miasta i szabrowali, to, ale przede wszystkim przez to Niemcy. Bardzo je różnie. To bardzo było różnie, bo ci, co byli złapani pod Warszawą i między innymi mój szwagier był w takim, to się nazywało jakoś takie komando od czegoś, to oni opróżniali mieszkania, ale przychodzili, zabierali po prostu, wszystko wywozili, ale stopniowo, więc nie wszędzie. To zależy w jakiej dzielnicy, jak to wyglądało. No tak, oczywiście, były takie obszary, różnie, które nie były tym objęte. Bardzo różnie było. No w każdym razie to tak. To a proszę tak. Nam powiedzieć, jak ten teren pani zapamiętała właśnie z tego 19 stycznia 1945 roku. Jak to wyglądało? No, najpierw byłyśmy na rozwrat, a potem starałyśmy się pójść po gruzach, po szkle, po tym jak można, przecież te gruzy były przykryte śniegiem. Przecież to była bardzo śnieżna zima. Był bardzo mroźna i śnieżna, więc no jakoś wszystko nie wyglądało tak tragicznie, bo było przykryte białym śniegiem. Widać było po drodze, widziałyśmy jak paliły się kamienice wzdłuż Siennej. Było wyraźnie ogień, wyraźnie. I to nadal tak, jeszcze się paliły w tym czasie? Paliły się, bo one były podpalone w tym czasie. Także bardzo dużo było tego. No o tym, żeby zostać, mimo że ten nasze właściwe mieszkanie było, nie, żeby tam zostać nie było mowy, dlatego że nie było wody nigdzie w pobliżu. No a jak zostać bez wody? Niemożliwie. Więc wróciłyśmy tego samego dnia, wróciłyśmy do tego. Ale później zabierałyśmy stopniowo. Właśnie na saneczkach woziłyśmy, woziło się te wszystkie stopniowo rzeczy stąd na rozbrat. No miałam taki przypadek, że szliśmy z saneczkami mniej więcej, już minęliśmy wielką, naprzeciwko przed człowiek, który trzymał w ręku żyrandol. Ja widzę, że to jest mój żyrandol, mój przedwojenny, który tam był. Mi dochodzi on do nas i ja mówię, pan to wziął z takiego i takiego mieszkania, to jest mój przedwojenny. Jak pani tak mówi, no to widocznie to prawda, no to masz pani, ja sobie wezmę inny. I mam go do dzisiaj, to jest żyrandol, który w tym samym pokoju, bo ja mieszkam na rozwrat z powrotem, prawda? I on wisi tam od czasu, kiedy
kiedy rodzice moi tam ze mną zamieszkali w 1931 roku. To jest ten sam żywot. Jest bardzo piękne, od razu dodam. A jak panie się spotkały? Jak panie się odnalazły? Z panią Mejlert. Tak. Z panią Mejlert. Panią Mejlert poznałam dzięki pani Irenie Paprockiej. Pani Irena Paprocka jest bohaterką pierwszego tomu Ostańców. I poznała mnie ze swoją przyjaciółką sprzed wojny, z którą przyjaźnię się do dziś. Kiedy, takie powiązanie. Tak. Kiedy zapadła decyzja o tym, że to, ta część miasta, zanim pan zapadła decyzja o budowie tego pałacu, wspaniałego pałacu, o tym, że tamte domy będą rozebrane, bo pani przecież sięga również do archiwów, do Biura Odbudowy Warszawy, tak, Biura Odbudowy Stolicy, prawda? Tak jak wcześniej mówiliśmy, 60% zabudowy na tym terenie była zniszczona w styczniu 1945 roku, tak się szacuje dzisiaj. A pierwsze rozbiórki domów po wojnie rozpoczęły się już pod koniec 1945 i w 1946 roku trwały. Duże rozbiórki, no i to właśnie była działalność BOS-u pod hasłem, że te domy nie nadają się do odbudowy. Ostatnie domy zostały rozebrane w momencie, gdy pałac już częściowo był wybudowany. W książce jest reprodukowane takie zdjęcie, na którym widać wykopane już prawie całkowicie fundamenty pod pałac i budynek przy ulicy Siennej 16, jeden z takich najbardziej efektownych gmachów na tym terenie, stoi nietknięty, tak? Jest całkowicie w dobrym stanie. Więc ostatnie rozbiórki były już już w trakcie budowy pałacu. No, dzisiaj nie ma żadnego z tych domów. To jest takie nieprawdopodobne. Chyba naprawdę nie ma żadnego innego miejsca w Warszawie, które by zostało aż tak przekształcone. Nawet tereny getta jednak pozostały tam jakieś jedna czy druga kamienica, jakieś fragmenty zabudowy. Tutaj nie pozostało zupełnie nic. Tak? Ta całkowicie przetworzona przestrzeń. Na tym terenie można znaleźć jakieś takie minimalne ślady tej przeszłości. Na przykład chodniki wmurowane zostały jeszcze w latach 50., gdy pałac był oddawany do użytku, zostały wmontowane tabliczki z napisami. Tu była ulica Chmielna, tu była ulica Pańska. Takie nekrologi ulic. To zresztą dosyć niesamowite, że ktoś wpadł na taki pomysł. Reprodukcje są w książce. Tak, reprodukcje są w książce. Ktoś wpadł na taki pomysł jakby upamiętnienia tego, jaki był układ urbanistyczny tego fragmentu miasta. Te tabliczki wtedy być może były dobrze widoczne, dzisiaj raczej nie są. Jedną z napisem, tu było skrzyżowanie Wielkiej i Chmielnej, znalazłam na trawniku, jest no właśnie zarośnięta trawą i jak ktoś nie wie, że ona tam jest, to jej nie dostrzeże. To trzeba wiedzieć i udać się na poszukiwania i te poszukiwania jeszcze chwilę trwają. Więc te tablice, które miały upamiętniać, same zostały zapomniane, więc taki paradoks. Jest kilka miejsc upamiętnionych stosunkowo niedawno. Na przykład jest zaznaczony fragment granicy getta tuż obok, tu za nami jest zmurowana taka listwa metalowa w chodnik, jest tablica, można przeczytać. Przy wejściu do Teatru Lalka wisi tablica z informacją o tym, że tam jest napisane, że w tym miejscu, to było w rzeczywistości w pobliżu, stał dom przy ulicy Siennej 16, właśnie ten, który widać na tym zdjęciu, gdzie fundamenty pałacu są już wykopane, który w czasie okupacji stał się ostatnią siedzibą domu sierot Janusza Korczaka. Jest pomnik Janusza Korczaka i dzieci, które stąd wyprowadził w ostatnią drogę. Jest głaz też przy ulicy dawnej, Zielnej 25. Głaz, na którym kiedyś wisiała tablica, ale dziś nie wisi i nie można dowiedzieć się, stając przy tym głazie, co tam się mieściło.
Na tej tablicy było napisane, że przy Zielnej 25 doszło do zjednoczenia i powstała Polska Komunistyczna Partia Robotnicza. Późniejsze KPP, czyli Komunistyczna Partia Polski. Czyli to była Komunistyczna Partia Robotnicza Polski. Czyli na Zielnej, która potem się nazywała Krajowej Rady Narodowej. Przez pewien czas. Zielna chyba nie. Zielna, twarda. Tak, Zielna chyba nie zmieniła swojej nazwy. I ten kamień upamiętniał to zdarzenie, znaczy tablica zamontowana na tym głazie, to jest duży głaz, na takim nawet podniesieniu, to jest w pobliżu parku tu Świętokrzyskiego. I wiem, że wisiał jeszcze w 2000 roku, wisiała ta tablica, ale po 2000 roku już jej nie ma. Ktoś tą tablicę zdemontował i to wydarzenie już nie jest upamiętnione. Niedawno zauważyłam, że w miejscu, gdzie dawniej biegła ulica Wielka, stoi taki niewielki samochód. Jak Państwo będziecie po spotkaniu odchodzić, proszę zwrócić uwagę, stoi samochód, w którym są sprzedawane hot dogi. I na tym samochodzie właściciel zamieścił zdjęcie kamienicy przy ulicy Wielkiej 4, czyli ten samochód stoi mniej więcej w tym miejscu, gdzie ta kamienica, niedokładnie. I nagle tak po prostu tam jest tak zupełnie niechlujnie, tam stoją jakieś słupki, jakieś stopnie, jakieś, to jest taka nieprzyjazna zupełnie przestrzeń i nagle taki pośrodku samochód z hot dogami i na tym duże, olbrzymie zdjęcie bardzo ładnej kamienicy i duży napis Wielka 4. Także te ślady przeszłości wyłaniają się tak nieoczekiwanie czasami zupełnie, no ale to już tylko takie właśnie ślady. Tutaj było Polskie Radio również. Właśnie w tym gmachu, który upamiętniał ten głaz z tablicą, bo to była Zielna 25, tam gdzie ta partia się zawiązała, później była też siedziba Polskiego Radia. A już wiem, aż do 1939 roku. Ja pomyliłem, to na Twardej było zebranie zjednoczeniowe w czasie okupacji. To zresztą wspomniany przeze mnie Józef Kuśmierek stał na czatach tam. Tam to zjednoczenie było w 1918, więc to znacznie wcześniej. No inna instytucja kultury, można by powiedzieć, czy wytwórnia płytowa Syrena Rekord. Tak, pierwsza i największa wytwórnia fonograficzna w Polsce też mieściła się na tym terenie, to była Chmielna 66. Dzisiaj miejsce, w którym jest Muzeum Techniki. I nawet jak tam poszłam szukać śladów tej firmy, to w holu w szklanej gablocie stał gramofon tej firmy. O, nie wiem, czy jest z nami pan Lerski, który zrobił doktorat w ogóle na poświęcony temu swego czasu i wielki tom poświęcony. Tak, taką piękną monografię, bardzo poważną pracę przygotował na temat historii tej firmy. Olbrzymią wykonał pracę, szukał w archiwach kilku krajów materiałów do tego. Jest ciągłość rodziny. Nie wiem, czy jest z nami junior Michał Fog, bo Café Fog też tutaj było. Przy Marszałkowskiej, tak. To była pierwsza po wojnie otwarta kawiarnia. 4 marca 1945 roku otworzył ją Mieczysław Fog. Mniej więcej tam w pobliżu dzisiaj, a właśnie nieistniejącego już Sezamu, chciałam powiedzieć. Sezamu, ale już go nie ma. Sądziłam, że wzburzonej kamienicy, ponieważ zdjęcie, które można odnaleźć, na którym jest napis Café Fog, Marszałkowska 119, jeśli dobrze pamiętam, umieszczone było na całkowicie zrujnowanym fragmencie budynku. Sądziłam, że to jest zdjęcie Marszałkowskiej 119 i że w takim stanie był ten dom, gdy Mieczysław Fok na parterze i w bramie otworzył swoją kawiarnię. Ale tutaj właśnie zostałam dzięki panu Jarosławowi Zielińskiemu, który zresztą jest z nami, dowiedziałam się, że było inaczej i że zachowały się zdjęcia tej kamienicy, która była po wojnie w bardzo dobrym stanie, natomiast ten szyld wisiał najprawdopodobniej na sąsiednim domu i był po prostu tylko wskazywał drogę do tej kawiarni. Więc dom, w którym Mieczysław Fok tą kawiarnię założył, przetrwał w dobrym stanie.
przy niektórych zdjęciach w albumie, przy wielu, jest ciekawe źródło, dokumentacja gabarytów. Referat gabarytów. Referat tak. gabarytów. Proszę rozszyfrować to. Dużo tych historycznych zdjęć, które są wykorzystane w książce, pochodzi z archiwum na Krzywym Kole. W tym archiwum jest dział referat gabarytów. Była to taka sekcja, w której powstawały zdjęcia dokumentalne warszawskich budynków. Jest to dzisiaj chyba jedno z najpoważniejszych źródeł ikonograficznych do przedwojennej Warszawy. Te zdjęcia nie posiadają jakichś wielkich walorów artystycznych, natomiast są taką prostą dokumentacją, dom po domu, elewacja po elewacji. Jeśli Państwo byście chcieli obejrzeć, te, które dotyczą terenu pod pałacem, są oczywiście w książce, więc zachęcam do oglądania w książce, ale te, które gdybyście Państwo chcieli odnaleźć tego typu zdjęcia do innych domów warszawskich, to w olbrzymim wyborze są udostępnione na stronie Warszawa 1939. Mogę powiedzieć, że z tej strony internetowej, to jest wspaniała strona i wszystkim Państwu ją serdecznie polecam. Myślę, że gdyby tej strony nie było i tej zgromadzonej tam ikonografii, która w dużej mierze pochodzi z tego wspomnianego referatu gabarytów, chyba nie odważyłabym się podjąć pracy nad tą książką, bo no jednak takie szukanie zupełnie po omacku wydawałoby się zbyt trudne, a ta strona ułatwia, umożliwia nawet laikowi przejrzenie ikonografii, która zachowała się do przedwojennej Warszawy. I to jest strona, przypomnijmy. Warszawa1939.pl. Ale to jest w ramach... www.warszawa1939.pl. Bo to jest oddzielne archiwum, to nie jest Narodowe Centrum... Nie. To jest strona założona niezależnie i korzysta ze zdjęć archiwalnych. A ja bym ponowił Pani apel, że warszawianiści są wśród nas, a Pani Magdalena Stopa zajmuje poczesne miejsce w gronie pasjonatów, ludzi, którzy żyją Warszawą dawną i Warszawą dzisiejszą. I rzeczywiście, jeśli mamy w domu archiwa, to warto jest po prostu zwrócić się, zeskanować. Tak, na przykład właśnie do prowadzących tą stronę internetową. Tak, to myślę, że byliby... Tam jest zresztą umieszczony cały czas apel z prośbą o to, żeby osoby, które dysponują zdjęciami dawnej Warszawy, żeby udostępniały skany tych zdjęć. Sądzę, że będę wyrazicielem Państwa opinii. Że dziękujemy bardzo za to, że Pani zadała sobie trud, żeby dotrzeć do tych zdjęć. I żeby dotrzeć do mieszkańców, bo chociażby... Przede wszystkim mieszkańców. Przedsmak tego, co jest w książce, mieliśmy w opowieści Państwa dzisiaj wieczorem i to, co nie istnieje, odżyło w naszej wyobraźni. Dziękujemy Pani bardzo. Dziękuję również, ale jeszcze jedno chciałam powiedzieć. Jeszcze jedno, bo mówiliśmy o zdjęciach historycznych, ale w książce są też zdjęcia współczesne. I są to nie tylko tabliczki z nazwami ulic, ale są to portrety tych osób, które podzieliły się swoimi wspomnieniami. Autorem tych zdjęć jest Jan Brykczyński. Sfotografował wszystkich moich rozmówców w tych miejscach, w których dawniej mieszkali, czyli w rozmaitych miejscach na placu Defilad oraz we wnętrzach Pałacu Kultury, na przykład właśnie tuż przed basenem albo tuż przed salą kongresową. Także ja też Jankowi bardzo serdecznie dziękuję za te zdjęcia. Nie ma go dziś wśród nas, bo niestety są wakacje i jest z rodziną na wakacjach. Ale myślę, że bez tych zdjęć współczesnych książka byłaby znacznie mniej interesująca. Proszę Państwa, ja przypomnę, że książka wydana przez Dom Spotkań z Historią. Nie pierwsza, bo Stańce to też Pani współpraca z Domem Spotkań z Historią, czyli pamiętajmy o Domu Spotkań z Historią. Pamiętajmy. I jeszcze kapliczki warszawskie. I kapliczki warszawskie. I to nie koniec. Ja spotkałem pewnego pana, który powiedział, że jak pani w tym tempie będzie pracować, to on zbankrutuje. To bardzo miłe. Być może zbankrutujemy, ale proszę pracować. Dziękujemy bardzo. Dziękuję również. Magdalena Stop.
Proszę, sam dyrektor Domu Spotkań z Historią. Dziękujemy Państwu za pamięć, dziękujemy Pani za pracę i dziękujemy Domowi Spotkań z Historią za spotkania. Ja dziękuję Państwu również. Dziękuję również bardzo wydawcy, nie tylko za ten piękny bukiet, ale za długie starania związane ze zdobywaniem funduszy na tą książkę. A muszę dodać, że z pomysłem na tą książkę przyszłam do wydawcy 4 lata temu, więc te starania nie były naprawdę łatwe. Serdecznie dziękuję. Może